Zamach na Trumpa w Pensylwanii podczas wiecu wyborczego. Zakrwawiony Donald Trump został przewieziony do szpitala. Zdaniem ekspertów jest to efekt dużej polaryzacji społeczeństwa i kampanii nienawiści, jaka prowadzona jest w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj w Pensylwanii miał miejsce wiec wyborczy Donalda Trumpa. W pewnej chwili padły strzały. Celem był przemawiający Trump. Zamachowiec kilkukrotnie ranił kandydata republikanów na prezydenta. W tym samym momencie służby Secret Service osłoniły Trumpa. Ten podniósł zaciśniętą pięść. Na jego twarzy rysował się spokój i opanowanie. Jak poinformowały służby, chwilę później zamachowiec został unieszkodliwiony przez snajpera. Świat z zaskoczeniem przygląda się sytuacji, a światowi przywódcy nie kryją oburzenia. Wiec Trumpa to wiec, który powinien móc przeprowadzić pokojowo, bez żadnych problemów, ale pomysł, że w Ameryce jest przemoc polityczna lub przemoc, jest po prostu niesłychany, po prostu nie jest stosowny. Wszyscy muszą to potępić. Mówił polityczny rywal Trumpa, prezydent USA Joe Biden, który potępił jakąkolwiek przemoc wymierzoną w Donalda Trumpa. Te obrazy już na zawsze utrwaliły się w historii. Troski i zaniepokojenia nie krył również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zamach na życie Donalda Trumpa. Zamach na życie Donalda Trumpa, przerażająca zbrodnia, taka, którą można tylko potępić i która pokazuje, jak poważne są obecne globalne wyzwania dla demokracji. Przemoc w jakiejkolwiek formie i gdziekolwiek nie może zwyciężyć. Jestem przekonany, że Ameryka podoła wyzwaniu. Życzę panu Trumpowi szybkiego powrotu do zdrowia, siły i wsparcia dla wszystkich, których to dotknęło. Panu Trumpu sił. Підтримки усім, хто постраждав. Бо, як подають американські медіа, стріли досягнули również учасників віцу, перебуваючих на трибуні за przemawiającym Трампом. Вирази współczucia для byłego prezydenta і всіх ofiar popłynęły także від prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Zamach na prezydenta Donalda Trumpa to wstrząsający moment nie tylko dla Ameryki, ale dla całego wolnego i demokratycznego świata. Panie prezydencie, wraz z pana najbliższymi i wszystkimi ludźmi dobrej woli, dziękuję Bogu za ocalenie pana życia. Po zamachu na Donalda Trumpa jego sztab wyborczy postanowił wzmocnić jego bezpieczeństwo.